Dzień doberek! Witam serdecznie na naszym kanale Magiczne Wypieki. Dziś pokażę Wam coś innego, coś bardziej jesiennego, z dodatkiem śliwki wędzonej. Zrobię chlebek żytni ze śliweczką, z orzechami. Taka nuta trochę już jesieni. Do zrobienia mojego chlebka będę potrzebował dwóch surowców ze sklepu z Magicznych Wypieków. Będzie to suchy zakwas żytni oraz ekstrakt jęczmienny ciemny. Także bierzmy się do pracy. Zaczynajmy! Do przygotowania mojego żytniego chlebka użyję 25 g suchego zakwasu ze sklepu z Magicznych Wypieków, 25 g ekstraktu jęczmiennego ciemnego z naszego sklepu z magiczne-wypieki.pl, 60 deko mąki żytniej typ 2000, świeże drożdże 15 g, 15 g soli, 20 deko orzechów laskowych prażonych, 25 deko suszonej śliwki, 500 ml ciepłej wody. W ciepłej wodzie rozpuszczę drożdże. Do misy miksera wsypię mąkę, suchy zakwas z naszego sklepu z Magicznych Wypieków. Odmierzę 25 g ekstraktu. On ma taki dzióbek, więc jest łatwo wylewalny i łatwo odmierzalny. Ekstrakt da nam aromatyczności, nada też delikatnej barwy oraz charakterystycznego aromatu takiej troszkę wędzonej śliwki. Włączę mikser na wolne obroty. Wleję wodę. Po 10 minutach mieszania na wolnych obrotach podkręcę trochę tempo i będę mieszał przez około 3-4 minuty na nieco szybszych obrotach. Na chwilę przed końcem mieszania dodam orzechy oraz oczywiście śliwki. Całość będę jeszcze mieszał dosłownie chwilę, myślę, że około minutki na wolnych obrotach. Całość teraz przeskrobię. Przesypię po wierzchu mąką oraz teraz przykryję, pozostawię do wyrośnięcia, żeby mąka się ukwasiła na jakieś 45 minut do godzinki. Przekręcę jeszcze go na chwilę i podzielę na dwie równe części. Teraz moje chlebki ładnie ukształtuję i włożę do foremki, które wcześniej wysmarowałem oliwą i przesypałem mąką gruboziarnistą. Przesmaruję delikatnie wodą. Teraz jeszcze przed całym włożeniem przykryję na jakieś, myślę, 35 do 50 minut. Zobaczymy, jak długo to będzie trwało. Zobaczcie na moje chlebki, jak wyrosły. Trwało to ponad 50 minut. No, ze względu na aurę i chłodniejsze dni, jesienne dni, będzie to ten proces fermentacji przebiegał nieco dłużej. Trzeba też sobie zdać sprawę, że jest to chlebek w 100% z mąki żytniej, więc on nie będzie jakoś mega puszysty ani objętościowo wielki. Raczej będzie chlebkiem zbitym. Także trwało to 50 minut. Teraz włożę mój chleb do pieca, będę go piekł w temperaturze 200 stopni, góra i dół. Całość będzie trwała jakieś 45 minut. Myślę, że pewnie jeszcze trzeba będzie go troszkę dopiec od spodu. Przesmaruję teraz mój chlebek wodą, żeby bardziej lśnił. O, chyba już gotowe. Chleb już wygląda na upieczony. ...45 minut góra i dół. Później dopiekałem jeszcze 10 minut tylko od spodu. Dajmy mu troszkę odpocząć, poczekajmy, aż wystygnie i wtedy weźmy się za niego już na ostro. Tak prezentują się moje bochenki. Są bardzo aromatyczne,
czuć aromat śliwki, jest też nuta orzechowa. Zaraz pokażę Wam, jak moje chlebki wyglądają w środku. Wow! No, myślę, że taki chlebek robi wrażenie. Spora ilość bakali. Idealnie pasuje do kanapki z serami żółtymi, czy to z serami pleśniowymi. Także ja serdecznie polecam. Tyle na dzisiaj i zachęcam do następnych filmików. A tymczasem łapka w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia.